Dobra, witam serdecznie. Dzień dobry. Oto nasz dom. To będzie kontynuacja tego, co było na kanale tej w Wiktorii. Tylko tam był pusty dom, nie? Puste mieszkanie, no pusty dom. Tam nic nie było. Z tego, co pamiętam, to tam chyba trzeba było zrobić jakieś potężne lokowanie. I chyba dlatego ten materiał powstał. A tu na kanale Trzemka pewnie już będziemy mieli udekorowany ten domek. Jaki ekstra od House Tourów. Możemy sobie obejrzeć. Remonty trwają, a ja jestem na kanale Przemka Pro. I ja przejmuję jego kanał, a co? A wy zastanawialiście się, co z górą. Więc wpadł na taki pomysł, że po prostu zapukajmy i pokażmy wam sąsiada. Kupiłem to mieszkanie górne. Kupiliśmy je po prostu na pół. Tak. A teraz wam opowiemy, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Chodźcie. A na końcu pokażemy wam reakcję ekipowiczów na tą informację, więc oglądajcie do końca. To jest nasza klatka schodowa. To jest solidna ściana oddzielająca dwa mieszkania, czyli tam już jest mieszkanie dolne, a tu jest górne. Wow. Dobra, chodźmy na górę, my już się nie mogło doczekać. Czyli mamy, kochani, solidne betonowe schody, mamy oczywiście okno i mamy... Ej, bez kitu, teraz poczekaj, patrz na to, mamy wyjść na dach. Nie pokażę wam teraz tego dachu. My tam również będziemy coś robić. Możemy tam sobie postawić wszystko. Możemy, co chcemy. Ty, ale jakby ja dalej nie rozumiem, po co pokazywać... Po co pokazywać praktycznie pustostan? Jaki jest tego sens? Stary, to nawet kurwa futryn nie ma. Jakby... Ja wiem, że futryny to są... Są... Już bardziej bliżej końca, ale no, chodzi mi o to, że... Nikt nie robi takich house tourów, tylko to Gen Z robi takie house toury. Ja z polskich influ nie widziałem chyba żadnego filmu, żeby pokazywać dom w stanie praktycznie surowym. Zrobić sobie taką chill strefę, także jeżeli chcecie taki film na moim czy na Przemka kanale, to zostawiajcie dużo łapek w górę i subskrybujcie ten kanał, bo Przemek jest coraz bliżej. Nie wiem, 600 tysięcy? Tak, no to lecimy po ten milion. A ty lec po... Jaki kurwa cringe. O Boże. Nie mam nic do picia przy sobie, ale chętnie bym to przepił. Milion też. Tutaj mamy, kochani, szczotkę do kibla. Yeah! Pomieszczenie gospodarcze. No tu jest piecyk gazowy, wiadomo, miejsce na pralkę. Jeżeli chodzi o pokój, który jest naprzeciwko, to jest to taki długi pokój, który ma dwa duże okna, jest tutaj bardzo dużo światła. To jest taki po prostu pokój większy, bo zabieramy was teraz do pokoju mniejszego. Let's go! Jesteśmy, kochani, w pokoju mniejszym. Cieszy mnie to. W pierwszym pomieszczeniu szczotka do kibla, tutaj papier i mydło. Nie no, to jest tak jakby ta sypialnia, o której mówiłaś w dolnym mieszkaniu. To jest to jest jeden do jeden sypialnia. A tu mamy łazienkę. I ta łazienka będzie powiększona. Idziemy dalej, kochani. Teraz jesteśmy w salonie z aneksem kuchennym. Super, zajęty jest house tour. Mega. Mega dowalony materiał. Tutaj generalnie jest aneks kuchenny, tutaj wyspa. O tu właśnie, jak widzicie, już jest połączone wszystko do klimatyzacji górnej. No a to jest jakby, no, kojarzycie tą ściankę? Na tej ściance tutaj wszyscy się robi swoje na dole. Tej ścianki już nie ma na dole. Ale to jest ta ściana. Siemano. Że widzicie, że nawet jak sobie wyjdę tutaj, no to właśnie tutaj pode mną jest salon, na którym... A będą skoki do basenu? Po prostu już widzieliście u Wiktorii. Pokazaliśmy wam to mieszkanie. Teraz słuchajcie, chodźmy na trawkę i chwilę pogadajmy. Kochani, przede wszystkim, jak był film Wiktorii puszczany, to mieszkanie było do kupienia jeszcze. Ale byliśmy już wtedy w procesie kupna. Czyli finalizowaliśmy kredyt. Ono było zarezerwowane dla nas już wtedy. Normalnie na kredyt wzięli mieszkanie. Co za biedaki. Co za biedaki, na kredyt mieszkanie wzięli. Nie no, w ogóle jaki wstyd. Totalna porażka. Tragedia. Co tam? W porządku. Ale było, nie było kupione, no nie mieliśmy kluczy do niego, nic, no nie było nasze w żaden sposób. Tak, dokładnie, kochani, wzięliśmy wspólny kredyt po około roku bycia razem. No i to też jest fajny taki temat, nie? Że kurczę, no dla wielu osób to naprawdę jest grube, nie? Ale to jest tak samo, co Wika mówiła, no słuchajcie, jeżeli znajdziecie swoją taką drugą połówkę i wiem, że osoby, które tak mają, bo są takie osoby, co mają takie drugie połówki totalnie znalezione. To jest...
To jest piękne, że kiedyś ludzi łączył sakrament małżeństwa. Teraz najtrwalszym jakby udowodnieniem wspólnej relacji, jakby wspólnego uczucia dwojga ludzi do siebie, jest wzięcie wspólnego kredytu. No to rozumieją, nie? Wiem, że dla niektórych to jest mocne, nie? Że to jest gorzej niż ślub, tak mówią. Więc fakt jest taki, że cały ten dom, po prostu jak stoi, tak jest nasz. Jest to nasz dom Mamy dom. i teraz tak, przejdźmy do bardzo ciekawego tematu. Nasz pomysł od samego początku był faktycznie taki, że ja kupuję dół, a Nie, nie górę kupujemy słyszałem. na wynajem, żeby wynająć ją na przykład znajomym, wiadomo, komuś sprawdzonemu, żebyśmy się czuli z tą osobą komfortowo, mieszkając tutaj. Był taki zamysł, że my mieszkamy na dole. Były już wszystkie finalne projekty, kupowaliśmy jakieś poszczególne małe rzeczy, no i nagle zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Pamiętam to jak dziś, pamiętam tą sytuację. Multi wrzucił reakcję na twój film. Tak. Oglądaliśmy reakcję Multiego i wtedy tak się oburzył. W ogóle jak? Co? Tam będzie mieszkał obcy? Będzie pan tu pluł? Mieszkanie? Ktoś mieszka tam? O kur... No tu się nie poopalasz, bo sąsiedzi jeszcze ci naplują na łapie, na rej. Z balkonu. Wtedy tak naprawdę oglądając ten film, pozdro Multi. Pozdro Multi, jakby... Wydaje mi się, że szczerze, że miałeś jakiś taki z 5% udziału. Taka jest teoria, proszę. Ja uważam, że miałeś, że poniekąd przekonałeś Wiktorię, tak uważam. Po obejrzeniu tego filmu jeszcze więcej gadaliśmy na temat tego domu. Tak. No i tak zaczęliśmy gadać coraz więcej, robiąc remont góry, robiąc remont dołu, a na przykład za 3 lata. Nie no, to jest tragedia. W takim domu wolnostojącym niech dwie rodziny, dwie obce rodziny, z czego jedna para to jest para influencerów. Jest otrzejewane trochę, na pewno. I niekomfortowe dla nich i prawdopodobnie byłoby to bardzo niekomfortowe dla tej drugiej rodziny. Robiąc rozpierdziel, żeby to połączyć. Podwójny koszt. No i stwierdziliśmy, że kochani, Znaczy, mieszkamy w całości. więc wiecie o co chodzi, no inaczej jest w ogóle mindset, jeżeli projektujesz sobie 54 metry i to wszystko, a inaczej projektujesz prawie 150 metrów. Rozumiecie o co chodzi? I tutaj ogólnie macie też moment udokumentowany, w którym stwierdziliśmy, że łączymy górę z dołem. Zobaczcie to przerażenie w moich oczach, jak zdałam sobie sprawę z tego, że wszystko się zmieniło. Ja nie wiem, co się dzieje, nie wiem, jak to się dzieje, że takie decyzje są podejmowane. W 15 minut. Jakoś dzisiaj powstał pomysł, że ten pomysł już był wcześniej, ale jakoś nigdy nie zgadzałam się na niego, bo nie miał on dla mnie sensu. A, dobra, bo oni dół mają praktycznie na wykończeniu z tego, co tutaj widać. A tam tylko umeblować, no to tak, no, futryny są. Najważniejsze. Więc tylko to chyba już umeblować. Więc to tylko ta góra tam faktycznie jest niezrobiona. To ja się jebnąłem. Przekonałem. Zaczęliśmy o tym gadać, no i łączymy górę z dołem. Łączymy górę z dołem. Gigainfo. I będziemy mieli dom o ponad 140 metrów. Jeszcze Właściwie do nie 150 wiem, prawie. jeszcze nie wiem, I nic słuchajcie, na teraz ten patrzcie teraz na dom. to. W ogóle biorąc też pod uwagę, to zmieniamy wszystkie projekty. No wszystko, będzie wszystko na nowo. Projekty, w ogóle to jest mega szalona decyzja. Jeszcze dodam, Jest to coś naprawdę za 3 szalonego. dni miała tu wiele normalnie już ekipa Tak, robiąca dół. to jest za dużo na moją głowę. A nie, to czekaj, to co tam jest zrobione, bo tu nawet pod nie ma. Aktualnie. Bo ja mam taką. Nie, dobra, to nie, ja już śpię, przepraszam. Ja już śpię, już nie wiem co mówię. Że była mega akcja jeszcze z połączeniem tego, bo jakby ściana, która oddziela te dwa mieszkania, to jest ściana nośna, to jest ściana żelbetowa. Musieliśmy. Ściana nośna. Zdobyć takie jakby pozwolenie od konstruktora tego budynku, żeby w ogóle móc to wyburzyć, jakkolwiek zrobić tam dziurę w sensie, bo mógłby się zawalić ten dom, bo to jest ściana, która trzyma konstrukcję. Potem przyjechała specjalna firma, która normalnie takimi wielką taką piłą wycinała tę dziurę. To możecie teraz zobaczyć w ogóle zdjęcia i filmy, jak to wygląda, bo nagraliśmy tam to. To jest niesamowite. Przed chwilą Przemek powiedział na początku filmu, że dół i góra są takie same, tylko góra jest powiększona. No to patrzcie, co w tym mieszkaniu się zadziało, dolnym. Pamiętacie tutaj? Zobaczcie, tu była łazienka. Dokładnie, tutaj było wejście do łazienki, Już nie jest ma. ono tutaj zamurowane. No i jak widzicie, tak to wygląda. Była tutaj ściana. Zrewaliła wszystko. Tak, tutaj była ściana. To był oddzielony salon, kuchnia. Tutaj było pomieszczenie gospodarcze, które już tym pomieszczeniem nie jest, ponieważ tutaj będzie olbrzymia kuchnia.
wielki salon. W tym miejscu, gdzie teraz stoję, była ta ścianka z podpisami. Tu ona była. Tak, więc dlatego też nie ma tutaj ścianki z podpisami. To, co się działo w tamten dzień i tak pozostaje tutaj w tym domu, to nie musi, wiecie, być na ścianie. My to wszystko mamy w sercach. Tak. I też mam... O, serduszko. Udokumentowane na filmie, więc super. Tutaj będzie taka jadalnia. Jadalnia. Nie no, tu będzie jadalnia, tu będzie taka sofa, tu będzie TV-k, prosta tak. sprawa. No a tutaj, tak jak Wika wspomniała, big kitchen. No i teraz, kochani, gwóźdź programu. Ja ogólnie nie jestem fanem takich dużych kuchni. Ja jestem fanem takich kompaktowych kuchni i trochę mi się nie podoba, jak kuchnia jest otwarta. Ja jakoś jestem fanem zamkniętej kuchni. Mamo, idź dalej, Ralfik, idź dalej, Ralfik. Nie ma! Ściany! Wtedy jeszcze na odcinku Wiki tu była ściana tak. I to jest właśnie ściana, która została wydupcona solidnie, naprawdę solidnie. Nie ma tutaj ściany, da się przejść z jednego mieszkania do drugiego. Wejście do domu to będzie tamto wejście tak. z dolnego mieszkania, to jest takie dodatkowe. Tak, więc tak to wygląda, no mega się jarałaś. No to jest koniec, no słuchajcie. A, no jeszcze jeden pokój się zrobił. On był dużo większy tak naprawdę. Miał być mój wcześniej. Tak, tutaj miało być biuro Przemka, tak jak wam mówiłam. Na pewno przez... Biuro. Przestrzeni nam tu nie brakuje, no, jest jej bardzo dużo. I jest dużo miejsca dla gęgarka. Dziękujemy bardzo za tą informację. Dziękuję ci za tą informację! Bo tego wam jeszcze nie pokazaliśmy. Tak wygląda aktualnie łazienka. Ona już będzie tego rozmiaru, no i tutaj już zaczęły się roboty. To też mogliście zobaczyć na moim kanale nadawczym. Mega się jaram, naprawdę. Są to olbrzymie zmiany. Ty, co to jest ten kanał nadawczy? Co to jest? Ja to ciągle słyszę, że... Tam ktoś zaprasza na swój kanał nadawczy i ja byłem pewny, że to chodzi o właśnie kanał na YouTubie, że w sensie wiesz, że nadaje, tworzy filmy, wiesz, na nadawczy, nie? Że coś publikuje, a to chyba nie o to chodzi. Czym jest chujba kanał nadawczy? To jest jakaś platforma? No to jest nieprawdopodobne, jedyne co chcemy my wam powiedzieć, to że bardzo, bardzo wam dziękujemy. Ale wiecie co, nie. Ty, ale obleśne są, ten kolor tej ściany jest obleśny, ten niebieski, ale jest chyba pewnie coś nałożone. Chodźcie widzowie, kochani, ja po prostu wam dziękuję, że jesteście i nie będę tu gadał tych wszystkich rzeczy, dziękuję i... Okej, ciągnij teraz przez... 1/3 materiału będą z kliwym głosem mówić, jak oni to dużo zawdzięczają widzom i że to wszystko dzięki widzom. Tyle. Tak. To jest bardzo mocna rzecz. Jesteście częścią naszego życia. Tak, no jesteście. A teraz zobaczcie reakcję... Nie, myślałem już. ...reakcję naszych tutaj przyjaciół na to, że będziemy mieli cały dom. Bo oni, co prawda, większość z nich widziała dolne mieszkanie, ale reakcję na to, że góra jest nasza i połączyliśmy tak. to. Oczywiście nie będę wam pokazywał całości nagrań, bo byłoby to za długie, ale macie najlepsze momenty. Za nami stoi dom. Dom, którego udało się kupić i górę i dół. Okej. No i ogólnie to łączymy w całości mieszkanie. Tak, nie no. O to słuchajcie, chodziło. Ja jeszcze raz... A giga reakcja, zajebana reakcja, ale reakcja, uła. On ma tak to w dupie jak ja. Gratuluję, ja wiedziałem o tym ogólnie. To się będę ja wiedział. Nie było wiedziane. Nie, no ty mi mówiłeś, że nie. chcesz tak zrobić. Że chcę! To jest typowo dom. Macie jakby dom, nie mieszkanie. Tylko no. dom, to już no. jest całe wasze. O dupę, ty! Wielki salon! To jest cała nasza kuchnia? O nie, czyli jakby ta ściana, na której się podpisywali. Nie ma jej! Ale nie. Szczerze, 100%. Na początku myślę sobie tak, kurde, kupić takie mieszkanie i po prostu mieć taki salon mały. Tak sobie myślę, no. ale wiedziałem, że my jest, macie świeżo i tak dalej. Nie chciałem wam, tu, że każdy reaguje jak super, ja bym mówił, ale lipa, mały salon. Ale teraz to jest to. Ja kocham duże przestrzenie. Nie, to jest najlepsze wyjście i bardzo się cieszę, że to zrobiliście. Ej, to się akurat zgadzam. Duże przestrzenie są giga OP. Chociaż nie, no, ja cały czas będę powtarzał. Dla mnie kuchnia i łazienka powinna być taka po pierwsze zamknięta i po drugie kompaktowa. Kupiliśmy cały dom, połączyliśmy i będziemy mieszkać w całości. Jednak? Nie wynajmujemy, mamy cały dom, wywaliliśmy ścianę już teraz. Już wywaliliśmy ścianę. Jest tak, i cały dom będzie, dwie łazienki, wszystko. No. Ja, przecież ten korytarz to jest marzenie, jak on jest połączony. Wika, masz mieć tam bananowca. No.
Szczerze, myślałem, że Gen Z się potyczy na jakieś takie bardzo przekoloryzowane te reakcje, a oni ewidentnie mają to w tyście. Będzie bananowie! Ej, dowalone! To kochani widzowie, ja oglądałam to Mieszkanko Góry, bo bardzo mocno myślałam nad tym, żeby zamieszkać nad Wikusią. Tak. No i całe szczęście, że nie kupiła. Ale to zarobiście, ale co, wasze plany zmieniły się względem wynajmowania góry? Słuchaj, po prostu Multi powiedział, żeby nie wynajmować i nie wynajmowaliśmy. Ale fajnie! No, mamy dom. Macie dom cały. Mamy dom cały. Mega wam się dobrze trafiło i gratuluję i się cieszę. Łączymy to i mieszkamy w całości. O ja pierdzielę. Także to jest nasz dom. Macie dom. No. To wygląda jak ten, jakby cały blok. I teraz uwaga, ciekawostka, to może być dla was widzowie, że oni to chcieli tak, w taki sposób, nie? Tu i tu, nie? Wycinają to i to waży około ponad tonę. I to będzie wyglądać tak, że tu będą musiały być podłożone opony jakieś stare. Oni to rzucą na te opony i potem muszą to pociąć na mniej, żeby to w ogóle było w stanie się to wyciągnąć stąd. Będą nam na kawałki po 300 kilo. No i zapraszamy do pokoju, która już jest w brzuszku. Serio to tyle waży? Ale no tak, no jeżeli tych ścian działowych chyba nie ma tak dużo, nie? To one muszą być takie naprawdę mega solidne, żeby utrzymać całą konstrukcję. Co? Nie. No dziecko, no i zobacz. Gdzie? Co? Nie, serio? Nie, żart. No serio? Nie. Nie, serio. A myślę, czemu to połączenie żart? Żart. Nie. Ja nie wiem, że idziemy dalej. Nie, nie jestem. Jest, dobrze, bo już... A nie wiem, kim jest ten ziomek. Kurde, nie wiedziałem jak zareagować. Ale wy w sumie chcieliście, no. Ej, ale czuję taki vibe, jak my się wprowadzaliśmy do naszego domu. I tak samo tak. Pachnie i w ogóle... No bo to są... Ale... A nie, kiedy jest ta dziewczyna. W ogóle dobrze mówisz, bo ten zapach jest wspaniały, ten zapach... Tak. Zapach przyszłości, tak. Zapach nadziei. A dodatkowo powiedziałem wszystkim na grupce ekipowej o naszym zakupie i zobaczcie, co odpowiedzieli. Cieszę się waszym szczęściem i to chyba najlepsza decyzja. No i kozak, ja się właśnie zastanawiałem, że czemu nie chcecie zrobić sobie z tego jednego domu i jeszcze ten dach zróbcie i w ogóle już macie no totalny kozak. Mega fajnie, uważam, że bardzo dobra decyzja. Walić ten wynajem czy coś, lepiej mieć jeden domek. Super, idealna powierzchnia, żeby powiększyć rodzinę obobaska. Od samego początku mówiłem wam, kochani, musicie zwiększyć to mieszkanie o tą górę. Musicie je wykorzystać dla siebie, do swojego mieszkanka. I bardzo dobrze, że to zrobiliście. Oby wam się... A co ciekawsze, będzie ten ziomek, ten mortalcio. Że mieszkało, pokazuj zdjęcia, jak już będzie gotowe. Zajebiste. I to by było na tyle, aha. Naprawdę bardzo wam serdecznie jeszcze raz dziękujemy. Dalsze przygody tego domu wystrojone. Ozdabiania i projektowania u Wiktorii na kanale, a u mnie już wkrótce kontent ogrodniczy. Kochamy was, dzięki. Ale to jest taka kopalnia takiego pustego kontentu, nie? Takiego kontentu, który zasadniczo nikogo nie interesuje z widzów Gen Z, ale będą to oglądać dlatego, bo wyrzuca to Wika i ten Czemek Tro. A no, nie oszukujmy się, no 13 czy 10-letniej dziewczynki no nie interesuje to, że rozjebali ściankę działową. No taka jest prawda. Ale no to jest samorobiący się content, nie? Na tym można sfarmić kilkanaście pewnie ładnych odcinków, nie? Więc contentu na 2 miesiące pewnie jest. No i tak. No nie, no ja wiedziałem, że to nie będzie nic ciekawego, chociaż ja myślałem, że to już będzie... Szczerze, wydawało mi się, że chociaż ten dół będzie skończony. No ale dobra, no ale jeżeli tutaj dochodzi do jakby połączeń tych mieszkań, tworzy się faktycznie dom, no to trochę się nie dziwię, że to wszystko stanęło, nie? I to trzeba zmodernizować. No. No spoko, no. Ten kredyt mnie udawił. Udawił mnie ten kredyt. No i to chyba tyle. Nic więcej do dodania nie mam. A, oddajcie mi suby. Oddajcie mi kuźwa suby. No i zadraliście suby, a już brakowało jednego subika do 530. I mi ukradliście, złodzieje. Oddawajcie suby. A ja wam dziękuję za oglądanie. Cześć.